Mieszając czerwony barszcz od rolnika z gostami koło Wałcza, chciałbym Państwu pokazać, na czym polega cenzura w internecie. Mam nadzieję, że mi nie wyłączy wcześniej system, bo się ucięło ostatnio. To jest kanał Janusza Jaskółki. Ten pan ma podpisane umowy z Sejmem, Senatem i reprezentuje te wszystkie ministeria, pokazuje KPRM, pokazuje kancelarię Dudy i Europarlament. No i co? Tutaj jest 143 wyświetlenia godzinę temu, wystąpienie Dudy. I tutaj też jest 143. Korzystam z dwóch tabletów. Jeden jest z marki Huawei, drugi jest marki Sony. Moja ulubiona marka. I teraz tak. Zobaczcie, odtwarzam Dudę. Tak? Zobaczymy, czy to mi się coś uda, żeby nie było tak, że coś kłamie. Tutaj od najnowszych komentarzy nie ma już moich, które ostatnio wstawiłem. Żerandol. Tu piszą takie rzeczy, nie? Żerandol, widzą, jest obkopcą od Sihanouki. Aha, od Sihanouki. Wypatrzyli to moje, obsługogoje, osłogoje i tak. I zobaczcie, to zostaje. Takie właśnie brednie o gojach, o Hanukach i tak dalej. Jak napisałem, giną wcześniej komentarze, to to zostawili. Ale to, co dodałem wcześniej i wcale nieobraźliwe, to już nie ma. No i teraz, jak ja to robię, żeby sprawdzić? Zobaczcie, mam przygotowany tak zwany gotowiec. Cały czas program leci. Wklejam. Tak, wklejam to tutaj. Wpuszczam. Poszło, tak? Poszło i jest. Zobaczcie, nie jest komentarz, nawet łapkę dodamy, nie jest komentarz obraźliwy. Lubię Andrzeja. Daje mi on szansę na wygranie wyborów na prezydenta Polski 2025 roku. Bezpartyjny prezydent, napisz w Google, zobaczysz, co jeszcze wyskoczy. Teraz ten sam komentarz tutaj, na tym drugim tablecie, tak? Chcę sprawdzić, czy jest. Od najnowszych komentarzy. I podkręcamy. Jest? No, no nie ma, tak? 13 komentarzy. 13 jest. Na tym jest 12. A jeden dodałem. A na tym jest 13. Ale mojego komentarza nie ma. Jest, widzicie. Ten, co tam już kiedyś był. Możemy drugą łapkę wystawić. Giną wcześniejsze komentarze. A on dostał gwiazdę, że jest taka wolna słowa. I teraz tutaj wklejamy znowu na drugim tablecie marki Sony wklej i dodajemy. Tu mam dłuższy komentarz. Też nie jest obraźliwy. Dodajemy łapkę i wam go przeczytam. Artur Głowacki, jedynym bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Polski. W PiSie jest tata posła Konfederacji, a już posłowie widoczni są na TVP, więc Konfederacja czeka na stanowiska ministerialne jest po prawicy. Miało być bo jest po prawicy, ale wyszło PO, nie wiem czemu. Czy PiS, czy PO, czy Konfederacja, to może dlatego jeszcze jedno zło. I liczy na kasę z PiSu. Wpisz w Google dwa słowa Artur Głowacki. Wszystko już jest jasne. Składam wszystkim seniorom w związku z ich świętem 14.11, czyli wczoraj. Wczoraj była niedziela, dzisiaj jest poniedziałek. Zdrowia i radości z życia codziennego. Jestem z wami. Zapomniała o was partia polityczna, a życzy bezpartyjny kapitan Artur Głowacki, który nawet w armii nie był, w PZPR. Walczymy o Polskę bezpartyjną, zmienimy ustrój na Królestwa Polskie i wprowadzamy szybko podatek 10%, dziesięcina uratuje twoją rodzinę. TVAG, AG. No tak. I jest to wpisane, tak? Zobaczcie. Wracamy do
przeglądu to wyłączamy i odczekujemy minimalnie. Ten dziękuję bardzo, skończył już, dostał gwiazdkę i maskę zaraz założy, żeby się czasami nie zaraził. Tutaj tak samo wyłączamy, idziemy do góry, koniec gadania. No i cóż, teraz możemy na przykład wziąć na wideo i wziąć tutaj, Kidawa Błońska mówiła niedawno. No i zobaczymy. O, zmieniło się, tak? Kidawa Błońska już jest. Szczyt klimatyczny, nie? No tu będzie szczyt. Zobaczcie. Tak samo miałem wklejone od najnowszych. Komentarz, 4 komentarze. Koń by się uśmiał, zajmijcie się czajką Trzaskowskiego. Łapkę do góry, dobra. 4 komentarze, bierzemy od najnowszych. Nie pokazało się. Teraz tak samo tutaj. Wchodzimy, jest 68 wyświetleń. 68 wyświetleń, na drugim 68 wyświetleń. 3 łapki w górę, 3 łapki w górę, dodaję jedną łapkę, będzie 4 łapka w górę. Akceptujemy to, nie? Żeby się im podlizać. No i zobaczymy, na czym wyjdzie to podlizanie. Włączamy przegląd komentarzy od najlepsze komentarze. Nie da rady przesunąć. Od najnowszych komentarzy. Koń by się uśmiał. Zajmijcie się czajką Trzaskowskiego. Jest to samo. I zobaczcie. Też nie pokażę dalszych komentarzy. Czyli ukrywane są one. Jest to ten sam materiał. Senat Polski. Szczyt klimatyczny. 4 łapki w górę. Tutaj 3. Jak się przeładuje to wszystko, że wchodzimy na kanał Jaskółka, to będą potem 4 łapki, tu musimy wyłączyć, ale włączamy teraz Dudę znowu, tak? I zobaczycie, czy te komentarze będą. Jak będą, stawiam piwo Januszowi Jaskółka. No i co? Giną wcześniejsze komentarze, mój komentarz na samej górze, ale nie było to, co dodałem wcześniej, od najnowszych, bo to było niedawno. I co? Co wskoczyło? Anna Kowalska, Żyrandol, zasługi za co? O, za co zasługi? Podważa tutaj ten program i decyzję Dudy. Nikt tego nie kasuje. Tak, Żyrandol, widzą jest okopcon od Si Hanuki, wypatrzyli moje oslogoje koszer wnuki, to nie ja taki tabletki, to nie ja taki chupnika, używać Żyrandol palacji, bez pozwolenia, Shogun Weiss, oddaj moje goju, mój hajs. No i co? I lecimy dalej w dół, tylko jest giną wcześniejsze komentarze. Cenzura buszuje. No i cenzura buszuje, bo tylko jest ten jeden komentarz, a pozostałych komentarzy już nie ma. Mogę znowu dodać komentarz. Tak, pokaże się on. Oczywiście, że się pokaże. Dodajemy łapkę. Podlizujemy się, żeby wzmocnić działanie tego. I teraz co? Przechodzimy na drugim tablecie Sony. Ograniczenia ocieplenia klimatu tylko do 1,5. Proszę bardzo, na wideo, na Dudę. Tak, to jest ten sam. 159 wyświetleń, tu jest 153, czyli czyste parę minut. 6 osób obejrzało. I teraz, o, jest mój program. Jeden się ukazał już w mundurze. Dobrze, i teraz idziemy w dół. O, zobacz. Wskoczył mi brał. Ale dobra, cofamy się do Dudy. Może palcem lepiej przesuńmy, bo ta gumka na końcu długopisu czasami powoduje naciśnięcie i uaktywnienie się na tym. I co? 14 komentarzy i cały czas ten komentarz, który był kiedyś, czyli giną wcześniejsze komentarze, cenzura buszuje. Ale jeszcze, żeby pokazać, przeładujemy od najnowszych. Jak się ukaże, to daję piwo Januszowi Jaskółka. Zasługi za co? Żyrandol, widzą, jest okopcon.
I tutaj wcześniejsze to, co jest w komentarze, co to za gówno komunistyczne, 10 znaków zapytania albo więcej. I tutaj też dodamy trzecią łapkę, wstyd dla przyjmujących odznaczenia od tego osobnika. Takie rzeczy przeciwko prezydentowi Dudy, pisane tutaj przez troli, być może z Platformy, świadczą o tym, że być może Jaskółka ma lepsze koneksje z Platformą. PiS odchodzi, traci w sondażach, to być może puszczą teraz do władzy znowu Platformę, nie? No dobra. Cofnijmy się znowu do Janusza Jaskółki, przeładowujemy tutaj. Jest od góry cały czas Duda, już jest 161. Tutaj już jest licho. Święta już nam wprowadzają. Jeszcze listopad się nie skończył. A tu jest też 160, czyli zgodność licznika jest. Teraz tak. Słynna postać, ale w międzyczasie łyk barszczyku czerwonego. Oczywiście ten warchoł, który tutaj z nim przyszedł na to odnośnie reformy sądów powszechnych. Ale czasy się zmieniają. Tacy oni są politycy i prawnicy, że od początku zmieniają sądy powszechne. Platforma też zmieniała i niewiele zmieniła. I to się w ogóle nic nie rusza. Tyle lat brania pieniędzy i oni mają w nagrodę od Morawieckiego cak 8 tysięcy dodatku. Jak odejdą, to będą odprawy znowu, nie? No i cóż, schodzimy na sam dół, gdzie są komentarze, tak. Jest 9 komentarzy. O, zobaczcie, to napisałem. Ile? 58 minut temu. Ziobro jest zajebisty. Mam podstawy pisania scenariuszy i podstaw kabaretów partyjnych. To powinno jak gdyby ośmieszyć akurat tu, ale tu zostawili. Czyli Platforma tu działa. Podszyta jest Platforma bądź Konfederacja, która krytykuje PiS. Ale oni krytykują po to, żeby potem coś od nich dostać. Czyli dostaną jakieś stołki w ministeriach. Być może im to tak pasuje. Będzie zmiana warty. Konfederacja, partia techniczna, czyli nie taka partia typowo rasowa, tylko techniczna, bo tam każdy swoją marchewkę kręci. I być może jak dojdzie do nich bezpartyjny kapitan Artur Głowacki, to być może dostaną większą salę w Sejmie. Bo tam się ostatnio chłopak młody chwalił, jak oni pracują, mają bardzo mały pokoik. Nie wiem dlaczego, tacy fajni ludzie i malutki pokoik, a ci rdzeni, co się już nakradli, to mają duże salony. I decydują, nie? Jak to ma być. No i co? Tutaj Ziobro gada, tutaj Ziobro gada, włączamy też Ziobro, żeby gadał. Zobaczymy, czy jest ten sam komentarz. O, mój film też już wskoczył. No i teraz tak, tu są dwa komentarze. Tutaj są, jest 9 komentarzy. Mój komentarz jeden został, drugi też. Walczymy nadal o Polskę wolną i bezpartyjną, ojczyznę, porządek musi być i mój telefon. Jest? Jest. I tutaj to samo powtórzyłem podwójnie, bo jak znikają, to mówię tam furtowo, czyli podwójnie. Od najnowszych są. Czyli tak. Biorę to. Sklejam. I to jest, tak? Dobra. Teraz. Wklejamy komentarz u, to jest 9 komentarzy i wklejamy, na zasadzie kopiuj, wklej, wklejam, tak? Pokaże się oczywiście, lubię Andrzeja Dudę i tak dalej, zobaczymy czy potem będzie, że lubię Andrzeja Dudę i daję mi szansę startu w wyborach w 2025 roku, no bo demokracja, tak? No demokracja, która jest reżimem, spowoduje, że tego komentarza za chwilkę nie będzie. Przechodzimy tutaj na Ziobrę, wpisujemy jemu komentarz, tutaj gdzie jest to Ziobro jest zajebisty, to jest. Od najnowszych, czy się coś pokazało? Nie ma. Raz, dwa, dopiero tam to jest trzecie, tak? Dodajmy łapkę kolegom, niech się cieszą, będzie wzmocnienie.
Teraz wpuszczamy nasz komentarz, taki długi, dotyczący PiS-u, Konfederacji. Jest, poszło. Dodajmy łapkę, żeby wzmocnić. Jeszcze raz możemy to dodać, żeby było podwójnie, czyli hurtowo. Poszło, tak? Zobaczcie, jest. Jeden ten sam i drugi ten sam. Przewijamy trochę do góry, jest tam jakiś stary. Też mój komentarz i dodamy łapkę pod drugim komentarzem, żeby wzmocnić komentarz. Tutaj przeładujemy to wszystko. Ziobra na chwilkę wyłączymy, przepraszam. I teraz wbijemy na przykład Dudę. Sprawdzimy krótko, czy jest komentarz, który ostatnio był dodany. I szanowny panie prezydencie, od najnowszych. I co? Zobaczcie, zasługi i żerandol, a mojego komentarza nie ma, tylko jest to, co było, giną wcześniejsze komentarze. Po tym komentarzu kolejne komentarze już giną, a tylko to zostawili, żeby podburzyć ludzi, że coś ginie, tak? Jak mi coś ginie, to jestem od razu wściekły. No i pozostałym też coś tam zginie, coś tam wpuszczą, jak na przykład co to za gówno komunistyczne, żeby się śmiali tutaj akurat z tej uroczystości, nie? No pani Jaskółka, no tak być nie może, no. Prokuratura, pan Ziobro, tutaj zrobimy tak, że przełączymy jego tutaj, żeby to się przeładowało na wideo i damy znowu Dudę. 161 wyświetleń, 161 wyświetleń, 5 łapek, 8 w dół, 5 łapek w górę, 8 w dół, czyli nie podoba się to ludziom. I zjeżdżamy z komentarzami w dół. I tutaj jest taki punkt od najnowszych. No niech się ukaże w końcu coś ode mnie. Nic. Zasługi za co? I o żerandolu. I no oczywiście jakaś Ewa Laski. Pan prezydent Duda jest prawdziwy Polak i patriota. Bóg, honor, ojczyzna. Pozdrawiam. Dwie łapki w górę. Dobrze, dam jej dwie łapki w górę. To ja dam trzecią. Niech ta pani Ewa się cieszy, że ktoś dał jej trzy, że Polak jest taki fajny. Strolowało się to wszystko i trele molele, a nie ma wolności słowa. I jutro piszę wniosek do Ziobry, że komentarze z Janusza Jaskółki są kasowane. Nie ma wolności słowa, niech się tym zajmie, niech przebada to wszystko. I co mnie to obchodzi? Oni mówią, że Polska jest wolna, a nie jest wolna. Kłamią wszyscy. Jak to Maciek mówił do mnie, kłamie pan jak bura suka, a tutaj się okazuje, że nie kłamie. I co mi tam możecie zrobić? Nikt takiej gwiazdki mi nie da i ja wcale nawet jej nie chcę. Banda oszustów wszędzie jest po prostu zrobiona. Dla Janusza Jaskółki wysyłam tą płytę z moją wizytówką. Nie powiem jakiej wartości, wiecie, z internetu. I tutaj nową wizytówką z telefonami i niemieckimi, i polskimi. Odznaczenia w garniturach, ładnie wszystko to wygląda, maseczki czarne, maseczki białe, kto może mieć czarną, kto może mieć białą, nie jest określone przepisami, być może czarna to węgiel drzewny produkowany w Wałczu, reklamuję przy okazji Wałcz, z którego pochodzę, nie mam pojęcia, widzicie, że blondynka też, już w takiej zwykłej maseczce, najtańszej z Rossmana, no na pewno z Rossmana. No i teraz Duda znowu przemawia, znowu zdjął maskę, już się je zarazę, tamci się nie boją, mają maski, nie? Teraz jak ten ma zdjętą maskę, to tamci mają założone maski, nie? No i zobaczcie, tak wygląda nasz prezydent. Panie przewodniczący. Andrzej. Mówi do ciebie bezpartyjny prezydent Artur Głowacki w przyszłości. Mam nadzieję, trzeźnij tą po prostu komuną w Polsce, bo normalnie ja już naprawdę nie mam już nerwów na to i podchodzę do tego spokojnie, pijąc oczywiście od rolnika barszczyk czerwony, własnoręcznie gotowany. Zapewniam Państwa wszystkich na czele z Panem Przewodniczącym, że wielki zaszczyt i wielka przyjemność, że w imieniu Rzeczypospolitej. Czerwony barszczyk jest dobry. Ma dużo różnych takich składników. Może napiszcie, jakie ma składniki barszcz czerwony.
pod tymi tutaj programami u Janusza Jaskółki. Pozdrawiam Janusza Jaskółkę, z którym bardzo się dobrze rozumiem. I będę musiał do niego zadzwonić, porozmawiać o tym, żeby tą cenzurę jakoś ogarnął. Chyba że biorą tam ludzie pieniądze u niego w studiu i tak to umieszczają. Ale mam taką propozycję. Chcę wam pokazać na przykład mój kanał. To tak, trzeba nacisnąć to zdjęcie i na dole się wyświetli taki pasek. Teraz ten pasek przesuwamy do góry. To jest od razu materiał dla was, instrukcja, jak to wszystko robić. Jest takie coś, wyświetl kanał. Wyświetlamy kanał i Dudę wyłączamy teraz, tak? Przepraszam, Andrzeju. Dudę włączyliśmy, jest taki kanał Król Artur Polski Głowackiego TVAG, 30 subskrypcji, bardzo mało, nic tutaj nie przyrasta, bo i po co mi to, ale zobaczcie jak to działa. Pierwszy film o wizja tej nocy, o 3-minutowy film, jak gotuję i komentuję. Zjeżdżamy na dół w komentarze. Są 4 komentarze, były i cały czas są. Dodam jeszcze ten komentarz, co wstawiałem do Dudy. Powielamy i wklejamy. I wpuszczamy, tak? I już wyszedł. Tak? To samo, lubię Andrzeja Dudę, daje mi ją szansę i tak dalej. Damy mu serduszko i damy mu łapkę. I teraz to samo zróbmy tu, że to naciśniemy. To się pokazał znowu na dole kanał z kotem jako król Artur Król Polski. Nie ma subskrypcji? No to dodamy, będzie jednak więcej. Będą się komunikować dwa laptopy wzajemnie. Wyświetl kanał. Tego pana wyłączymy. Tak. Wideo. Jest ten sam film. 20 wyświetleń. 20 wyświetleń, tak? Dodajemy. I oglądamy. 4 łapki w górę, 4 łapki w górę. I teraz na dół dodajemy długi komentarz. Jest 5 komentarzy. Jest. I teraz tak, dodajemy. Dodajemy. Tak. I idzie, tak? I idzie, poszedł, łapkę w górę, wzmocnimy go. I tak dalej. Jest ten sam link, co tutaj był. Tak samo tutaj jest ten link. 5 dni temu. A ten pokazał 4 dni temu. Nie wiem czemu. A nie, tutaj ten drugi, 5 dni temu. Dobrze. No i cóż, no teraz możemy zrobić co? Powrót znowu do kanału, do przeglądu. Przegląd wideo. Powrót do kanału. Przegląd wideo. Wyłączymy. Wyłączymy. Puszczamy na przykład 6-minutowy program. 6-minutowy program. Nie wiem, to 4 łapki, 10 wyświetleń. No nie wiem, zobaczymy komentarze. Dwa komentarze były. Jest. I ten jest tutaj to samo. Z tą z wizytówką. 10 wyświetleń. 4 łapki w górę. Zjeżdżamy w dół. Czy jest ten sam komentarz? Zobaczcie. Jest ten sam komentarz, tak? 5 dni temu, to samo. Tutaj jest 6 dni temu. Nie, przepraszam, też jest 6 dni temu, nie 5 dni temu. Wszystko się zgadza. No i teraz co? Aha, mieliśmy wrócić. Wracamy do wideo, do przeglądu. I jedziemy z tym tematem. Czyli znowu buraczki, tak samo tutaj. Do przeglądu. Do wideo wyłączymy buraczki 3-minutowe, lecą. Zjeżdżamy w komentarzach, tak, od najnowszych. Lubię Andrzeja Dudę na tym komputerze, a tutaj był ten długi komentarz o Konfederacji i opisie. I co? Wyskoczyło, lubię Andrzeja Dudę. Nie wiem czemu. Czyli tamto o Konfederacji wyleciało, czyli co? Ha. Dobra, to włączymy jeszcze raz, żeby tutaj widzieć.
spod Holandii. Pozdrawiam wszystkich. To jest to, coś tutaj po prostu jest mieszane. Tam wyszło, tu teraz nie wyszło. Stąd wiem, dziękuję, że 11 już jutro spod Holandii. No jest, a teraz tutaj? Jedna osoba to będzie polityk na manowce wysokiej rangi. Nie, pokazało się. Serduszko, łapka w górę. Pokazało się i tak samo pokazało się, tak? Czyli jest to samo. No i teraz co? Może jeszcze cofniemy do mojego programu. Wideo to wyłączmy. I zróbmy ten program z wizytówką. Tak samo tutaj. Zróbmy to, wyłączymy. Zróbmy ten program z wizytówką. I teraz cóż, tutaj jest takie coś, że w jednym w komentarzu jest link do programu. Jest 5407 wyświetleń, 45 łapek w górę, 7 łapek w dół. Chcę wam też coś pokazać. I tutaj tak samo, w komentarzach zjeżdżamy, powinien być ten link. Jest ten link. Z telewizji w realu, nie? Mieli rozpatrywać w przeszłości 5407. 5407. 45 łapek. 45 łapek w górę, 7 w dół i to samo, widzicie? I tutaj nie ma cenzury tak samo. Tutaj wszystkie komentarze, które są, raz, że nie ma hejtu, to one się utrzymują, są te same. Wchodzimy na przykład na moją stronę internetową przez ten link. Do Janusza Jaskółki nie piszcie ani linków, ani nic, bo nic wam nie wyskoczy, tym bardziej wam nie wyskoczy. Ucichło, bo jest kampania wyborcza. Tutaj jedna, możemy dodać druga bez linku, nie sobie tam będzie. Przecież, ja pamiętam, jak przy okazji, i teraz przesuwamy i włączymy ten akurat stronę internetową. Artur Prezydent. Klikamy na Artur Prezydent. Za 6 miesięcy nasz Upolew wróci. No. To teraz nie ma, to już jest 9 lat. Tak samo jak było mówione, że zrobimy VAT 23%, może ale po 3, lat, po 3 latach on podnosi do 22%. Jest. YouTube jest wyłączone i teraz wyjdzie ta strona, co jest tutaj, tak? Chcę wam zademonstrować jedną rzecz, kochani. To takie kwadraciki lecą. Tak mi informatyk zrobił, YouTube i Facebook. YouTube nie zadziała wam, ponieważ jest ten materiał wyłączony. Ponad 650 filmów poszło do wiadra. Już tego się nie odzyska. Tak działa właśnie wolność słowa w Polsce i cenzura. Komuś się coś nie spodobało, to zadziałali, zapłacili pod stołem, nie wiem, oddolnie. Zapłacili oddolnie. No i cóż. I teraz tutaj jest dużo, dużo zakładek. Dużo, dużo zakładek i jest taka zakładka, która na przykład jest statystyka. Statystyka jest po to, żeby wiedzieć, ile osób było zainteresowanych dzisiejszego dnia. Nie wiem, ile dzisiaj było zainteresowanych. To się przeładuje. Teraz ktoś tam napisał jakiś komentarz, to troszeczkę stanęło, bo musiało to wejść. Statystyka, czerwony kwadracik i zjeżdżamy na sam dół. Nie wiem, ile dzisiaj będzie. No nie za wiele. 216 dzisiaj, wczoraj było 754. Może dlatego, że przy niedzieli więcej ludzi oglądało. Na Sony też sprawdzimy, czy się te wiadomości powtórzą. Statystyka. Przeładowana strona, kwadraciki poleciały w dół. I teraz my zjeżdżamy na statystykę. Też jest 216, 256, bo przejrzałem zakładkę, czyli o jedno więcej. No, także tutaj są zgodności, tutaj nikt nie łamie prawdy na tej stronie, to tak wszystko leci, ale jeżeli tutaj na przykład jest takie coś Janusz Gniewny, zakładka dla programu Janusza Gniewnego, to co się okaże? Że jest pani Teresa Garland, którą znam, i ten materiał jest. Ale na przykład
Na przykład Neos Polska. Młody, fajny chłopak z lekką bródką. I co? Materiał, który miał, został usunięty. Przez służby czy przez kogo? Nie wiem. Na przykład Stelok, Stelok.to. Jest taki kanał Stelok. Ma wszystkie. Nikt mu nic nie usunął. No dobra. A na przykład Ewa Lipka. Ostatnio robiliśmy program. Ewa Lipka England to jest. No i jest. Ewki też nikt nie usunął. Nie chcą łamać po prostu jakichś pewnych zasad. Traktują kobietę z kulturą. Prasa nie jest zależna Rzeszów. Takie zobaczymy, czy coś jest od nich. No jest. Prasa niezależna Rzeszów. Wywiad z dnia. O, mój wywiad. Co to było? Nie pamiętam już. Ale zobaczymy, co to było w YouTube. Ile wyświetleń? Niedużo. 36. Jedna łapka. Dodamy w górę jedną też. Ktoś do mnie dzwonił. No witam. Trochę mi zeszło, bo ja pracuję od rana do wieczora, że tak powiem. Myślę, że chyba na dzisiaj już tą swoją pracę taką gruntowną zrobiłem do końca, także no jestem do waszej dyspozycji. Bardzo mi miło, że żeście do mnie zadzwonili. Prasa niezależna Rzeszowa się interesowała. Zobacz. Tak, powiedz jeszcze tylko, jest program, który ja nagrałem. Nikt tego nie usunął. Jeszcze raz? Zobaczymy tutaj, gdzie to jest. Na przykład Radio 112 Rzeszów. Mówiło na mój temat. Gazetą, która jest zupełnie niezależna? Czy im coś wyłączyli? Wyłączyli film. Ha! Miałem przeczucie w nocy i wyłączyli. A Praca Niezależna Rzeszów na pewno będzie. To jest to samo tu. Praca Niezależna Rzeszów. Czy popieram? Zjeżdżamy. Jest ten film. Znaleźć odpowiedź, dlatego że jest. Zarówno w Polsce, jak i otwiera w Polsce, się 36, żeby 36, tych ludzi popierać, łapki a przynajmniej w górę, dwie łapki w górę, wszystko i, jest. Jeżeli jak dzwonię, nie? Tak jak ten możemy zatrzymać. Ksiądz, i tutaj jest to samo. Wieczora, że tak powiem, i tutaj jest jakiś program. Już tą swoją pracę tak... Dwa wyświetlenia ma. Coś nowego, łapka w górę. Mój materiał. Niedawno kręcone. Łapki w górę. Puścimy ten komentarz też. Niech sobie tutaj wisi. Nikt tego nie będzie mi kasować, bo u mnie nie ma cenzury. No i łapkę w górę też. I tutaj tak samo. Już się wyłączył. I tutaj damy to samo. Machst du alles zur Pause? Sortlets Pausencracker von Lorenz. Okay. Łapka, łapka. I to wielka dla nich jest pułapka. Ok. No i cóż, kochani, chcecie coś jeszcze tutaj? Przechodzimy na link z innym programem. Łapka w górę. Dobre to będzie. Dwanaście wyświetleń. Ta młodzież na pewno jest bezpartyjna. I na pewno mogę wam powiedzieć jedno, nie przejmujcie się. Tutaj wszystkim Niemcom mówię, stres muss weg, czyli stres musi odejść, musi być wykreślony, bo inaczej będziecie się szczepić
tak jak wam mówi prasa i telewizja, i wszystko wymiera, zamiast bawić się na czasach, kąpać, skakać do wody, palić fajki, pić drinki i tak dalej, czyli korzystać z życia, tak? A co ten tutaj powie? Skończyło się. No dobrze, no to co? Jaskółka idzie w ruch. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Iwona Izbo, Kozłowska, 251 wyświetleń, 3 łapki w górę, damy jej czwartą. Ignacego Łukasiewicza. Fajna dziewczyna. Ignacy Łukasiewicz w świadomości społecznej zapisał się jako ojciec Ignacy. Podobno tutaj do jednej opiekunki na wsiach organizował klasy gminne udzielające za miesiąc. Chłopom bezprocentowych. Nawet ma taki jakby lekko głos, zupełnie podobny i głos podobny. Pożyczał pieniądze chłopom wożącym ropę z kopalni do rafinerii na zakup i otrzymanie damy, koni i lubimy Andrzeja Dudę. Nie wiem, z jakiej ona jest opcji. Synom, podejmującym studia, odstępował drzewo z lasu znowu na budowę domów, leczył chłopów za darmo. W kopalni w Bóbrce utworzył kasę bracką, prototyp dzisiejszego ZUS-u. 3-procentowy potrącony podatek od zarobków zabezpieczał bezpłatne leczenie, lekarstwa i 20 centów dziennego chorobowego dla robotnika. Oho. Jak napisał jego kolega ze studiów, Anczyc, nikt nie wie, ile i komu Łukasiewicz dobrodziejstw świadczył i do kawałka chleba dopomógł, bo czynił aha to jak najciszej. A teraz i nieraz dobry uczynek przez rok siebie był w Warszawie po przypisywał. Złoty 65, a wtucznie w kwietniu był po 3,85. Oni mówią, że inflacja jest 5%. No dobra, kończymy. O jejku, jejku. Piszcie komentarze pod moimi programami i na pewno nie spotka Was cenzura. Mówił do Państwa Artur Głowacki. Wszelkie pytania odpowiadam pod numerem 661 03 i 4 ósemki.